Dziękuję bardzo za przywitanie i za wszystko inne. Ja chciałem dzisiaj zająć się takim tematem, który zresztą słusznie został mi podsunięty. Bóg może mówić do mnie o słuchaniu Boga. Właściwie to rzeczywiście mieliśmy się z żoną tym podzielić. No ale też będzie o żonie, także... Bo właściwie ona zajmuje dość istotne miejsce w moim życiu, co chyba jest dość normalne, ale też i w tym, co chcę dzisiaj powiedzieć. Właśnie, czy Bóg, jak się zastanawiałem, Bóg może mówić do mnie, to właściwie się zastanawiałem, w czym On nie może mówić do mnie. To właściwie jak człowiek się tak głębiej zastanowi, to widzi, że właściwie nie ma takiego miejsca. Pozwólcie, że wyjdę od takiego zdarzenia, które miało miejsce, no przyszło już pół roku temu. Właśnie z moją żoną Asią wybraliśmy się. Sobota to była do sąsiedniego kościoła, bo w naszym nie było mszy. Chcieliśmy być, pojechaliśmy na 8 rano na mszę i pamiętam, że weszliśmy do tego kościoła i moja żona się wepchnęła do ławki, w której już siedziała kobieta z brzegu. Ja nie lubię takich sytuacji, bo jakoś tak, no, z tyłu są puste ławki, ja patrzymy się, po co się pchali. No, no ale jakoś tak pomyślałem, a to pust Boży, no wchodzę za nią. No i efekt był taki, że tak, to znaczy ta pani, która siedziała z brzegu, ona była po mojej prawej stronie, żona po lewej. No i tak musza trwa. I w pewnym momencie przyszło do komunii. My poszliśmy z żoną, wychodząc z lewą stroną, czyli do środka kościoła, bo ta pani została. Nie szła do komunii. No i jak wracaliśmy, to ja tak znowu siadam w swoim miejscu i wtedy, nie wiem, poczułem tak wyraźniej niż zwykle, taka myśl przyszła mi nietypowa, mianowicie, że Pan Jezus bardzo tą kobietę, która siedzi po mojej stronie prawej, kocha. Ja sobie pomyślałem, no to fajnie, no mi to nie przeszkadza, nie? Ale następna myśl była taka, żeby jej to powiedzieć. I no, było to o tyle właśnie dziwne, że ja takich myśli nie miewam. Znaczy nie zdarza mi się, żebym cudzym kobietom mówił, że ktoś je kocha. I jeszcze w kościele to sytuacja była dla mnie trudna. Do tego, ponieważ jednak to było uporczywe, a już trochę nauczyłem się, że może to być jednak jakiś głos Boga, no to zacząłem się pocić i się opierać i zacząłem się modlić, Panie Jezu, ale jak naprawdę mam to powiedzieć, no to może ja tak proszę o taki test, żeby ta kobieta została do końca mszy, znaczy do końca śpiewania po mszy. No bo wiecie, ludzie tam wychodzą zwykle, jak ksiądz już wyjdzie. No i myślałem, że mam sprawę z głowy, bo ci co do komunii nie chodzą, zwykle pierwsi wychodzą. No więc tak, no i ta organistka gra, chyba to było Pan jest mocą swojego ludu i ludzie wychodzą. No i a ona siedzi. No i no, organistka zagrała drugi raz. Pan jest mocą swojego ludu. Ludzie no już w większości wyszli. A ona siedzi. I ja coraz bardziej taki podenerwowany. I organistka grała trzeci raz. Pan jest mocą swojego ludu. Już prawie wszyscy wyszli. I ona siedziała dokładnie do ostatniego akordu. I wtedy wyszła. No to co miałem zrobić? Nie? No to polazłem za nią i tak pod ścianą kościoła ją przybywałem. Ja, przepraszam Panią, ona się odwróciła. Nie wiem, jak to Pani powiedzieć, ale takie miałem przynaglenie, żeby Pani powiedzieć, że Jezus Panią kocha. I w tym momencie się tylko zdążyłem zauważyć, że ona się zmieniła na twarzy. I odwróciłem się, bo mi było głupio i wróciłem do kościoła, bo tam żonie powiedziałem, żeby została. I wróciłem tam.
No i potem żeśmy znowu z żoną wyszli już za kościół, bo tam jest parking. Ona tam spotkała znajomych, więc jeszcze się zagadała, to już tak trwało może 10 minut. I potem żeśmy wracali. Znaczy jechaliśmy samochodem tak wokół kościoła, żeby wyjechać na ulicę i wtedy zauważyliśmy tą panią, która tam stała i płakała. Ja myślałem, że to już będzie koniec tej historii dla mnie. Później się dowiedziałem, że to jest jakaś znajoma osób z naszej wspólnoty, czy tam jakaś szwagierka. I okazało się, że oni tej soboty już potem śpiewali psalmy dziękczynne, bo ktoś mnie tam widział i pytał, skąd ona zna tego pana, a ona nie znała tego pana. No w każdym razie słyszałem, że tam się coś przełamało wtedy. Więc to był dla mnie pierwszy sygnał, że chyba, znaczy to drugi, bo pierwszy to był ten test, nie? Że to jednak Pan Bóg naprawdę mówi w ten sposób. Drugi to, że to jednak zadziałało, że to miało sens. A trzeci miał miejsce wczoraj. Na kursie Alfa, który organizujemy tam u nas, jedna pani, która tam widocznie jest, nie wiem, w jakichś układach z tamtą panią, powiedziała, że wtedy ta kobieta została wyleczona z raka. I właśnie dlatego ona się zamknęła, siedziała taka przybita i nie wiedziała, co ze sobą zrobić. I wtedy, kiedy usłyszała, że Jezus ją kocha, to się właśnie stało. No, ona jest zdrowa w tej chwili. No, to jest dla mnie taki przykład na to, że Bóg mówi wtedy, kiedy my myślimy, że nie mówi. Że to jest nasze. Że no, może ja sobie coś wymyśliłem. Ten sygnał nie był tak mocny, jak na efekty, które przyniósł. I myślę, że w każdym z nas jest coś takiego. Pewnie ludzie to różnie przeżywają. Taką, nie wiem, czy to nazwać ducha proroczego, czy jak. W każdym razie my często myślimy, że to są nasze myśli. Duch Święty jest bardzo pokorny. A nie jest tak, jak my, że my sobie przypisujemy wszystko, nie? Że to przyszło mi do głowy. No. I on pozwala to, że on nam przyszedł do głowy. Nie? Dał mi tą myśl. I ja jeszcze w dodatku się droczę i upieram się, że może to jest jakaś, nie wiem, moja myśl. I w tym przypadku, bo oczywiście są różne sytuacje, w których nie mamy pewności, czy Bóg do nas mówi, to w tym przypadku ja byłem o tyle spokojny, że miałem tej kobiecie powiedzieć rzecz, która jest i tak pewna, bo ja i tak wiedziałem, że Bóg ją kocha. Niezależnie od tego, czy to miałem powiedzieć, czy nie. Akurat to było pewne, ale są rzeczy, z którymi my nie zawsze mamy jasność. Czy to rzeczywiście jest głos Boga? I no, ja myślę, że tu możemy się odwołać do pewnych stałych kryteriów. Jeśli jest na przykład, nie wiemy, czy coś jest wolą Boga, to na pewno wiemy, co nią nie jest. Grzech. Nie? To na pewno nigdy nie jest wolą Bożą. I wtedy wiemy, że Bóg do nas nie mówi. Nie może nam mówić czegoś, co byłoby grzechem. Czyli na przykład, jeśli coś jest sprzeczne z nauką Kościoła, to jest jasne, proste kryterium, że Bóg w ten sposób do nas nie mówi. Jeśli ktoś mówi, jeśli to nie jest moja myśl, to na pewno nie jest od Boga. Jest to odrzucenia absolutnie. Jeśli ktoś na przykład, czasami ludzie mają taką manierę, żeby wszystko rozeznawać. Nie, pewnych rzeczy się nie rozeznaje. Jak ktoś zaczyna się zastanawiać, czy się rozwieść ze swoją żoną, to nie jest wola Boża. To już nie ma co rozeznawać. To jest oczywiste. Albo już mając jakąś, zaczynam się, znaczy na przykład mam upodobanie w jakiejś innej kobiecie, to kiedy chciałbym rozeznać, czy z nią flirtować, to oczywiście też
jest to zbędne, ponieważ jest to pewne, że to nie jest wola Boża. Nie? To Bóg w ten sposób nie działa. Bóg działa też przez okoliczności. I właśnie to zdarzenie, które wam opowiedziałem na początku, to mi też mówi, że On mówi, że On prowadzi mnie przez rzeczy, których nie chcę. To banalne przepychanie się przez ławkę, w tej ławce. Nie? Okazuje się, że moja żona była dla mnie znakiem woli Bożej, bo mnie poprowadziła w tą ławkę bez sensu, z pozoru bez sensu, tak jak ja nie chciałem. Nie? Poprowadzić cię, gdzie nie chcesz. Tak mi się to skojarzyło. Te wypadki nie zostały związane, ale jednak zostałem poprowadzony, gdzie nie chcę. I okazuje się, że rzeczy, które mi nie są miłe czasami. Oczywiście w tym wypadku banalna sprawa, ale jest wiele rzeczy, które po prostu nie odpowiadają na to, czego oczekuję. A jednak to jest właśnie wola Boża. Właśnie Bóg działa w taki sposób. Dla mnie to też mocno jakoś utkwiło mi w pamięci zdarzenie, które też jakoś obrazuje tą strategię Bożą, że to jest inaczej niż ja sobie bym zaplanował. To było też, no już troszkę lat temu, kilka. Mój przyjaciel, ksiądz, poprosił mnie, żebym porozmawiał z jego parafianką. A ja nie wiedziałem, co właściwie, o co chodzi. No ale skoro chciał, no to umówiliśmy się w redakcji z tą panią, bo on mi dał mój numer. No, ale za jakiś czas ona zadzwoniła, że ten termin mi nie pasuje. Umówiliśmy się na inny termin. Znowu nie wypaliło. No i to w takim razie ja się tak w końcu poirytowałem. Powiedziałem, zadzwoniłem do tego księdza, powiedziałem, to ja przyjadę do ciebie, do salki, ty tam jakąś tam otworzysz salkę i pogadamy z tą kobietą. No dobra, no to przyjechałem na umówioną godzinę. To była chyba 18 i rozmawiamy, to znaczy ona rozmawia, ona mówi, bo ja miałem trudności w dobiciu się do słowa. Zresztą nie bardzo wiedziałem, co ja mam powiedzieć, bo ta kobieta mówiła okropne rzeczy ze swojego życia. Takie tragiczne, no po prostu ciężkie życie. A ja nie wiem, co ja właściwie mam powiedzieć. W ogóle nie wiem, po co on mnie tam poprosił. To jest moja rola. I w pewnym momencie udało mi się, bo to minęłaby pół godziny, może dłużej. Może godzina była. Mówię, proszę Panią, ale ja to tak słucham i no właśnie trochę się czuję bezradny. Właśnie to nie wiem, jaka jest tutaj moja rola. I czy Pani nie przyszło do głowy, żeby, no nie wiem, no tą sprawę przedstawić komuś, kto mógłby Pani rzeczywiście pomóc? A komu? Mówię, no Panu Jezusowi. I wtedy sobie uświadomiłem, że ja w ogóle nie wiem, co to za kobieta, czy nowa jest wierząca. No i ona rzeczywiście tak chyba nie bardzo była, bo tak spojrzałem, znaczy, ale co, że co ma zrobić? No, mówię, no taką modlitwą sobie odmówić, tak jak woli, to Pan Jezus to przyjmie, jak słyszy to. Ale ja nie mogę. A dlaczego? No bo ja nie chcę cierpieć. No, co Pani robi? To, co mi Pani powiedziała, to jest jednopasno cierpi. Przecież Pani ma nic do stracenia. No tak, ale nie mogę. No ale dlaczego? No, Pani, to jest nieracjonalne, co Pani mówi. No, bo ja nie chcę od nikogo zależeć. No właśnie to, co mi Pani mówi, to jest dowód, że Pani bezustannie od kogoś zależy. No to się zbije na wszystkie strony i w końcu mówi. Może bym i mogła to powiedzieć, ale to by nie było moje. To byłyby tylko słowa. A czas leci. No to rzeczywiście, no to w tej sytuacji to chyba już nie ma sensu. I już chciałem powiedzieć, że kończymy, kiedy ona to powiedziała. Te słowa. Jezu, daj Ci swoje życie, żebyś nim kierował. I zupełnie zaskakujące. Nie spodziewałem się tego. I dokładnie w tym momencie
pojawił mi się w głowie wyraźny komunikat. Zapytaj ją, kiedy była ostatni raz w spowiedzi. Proszę Pani, ale kiedy Pani była ostatni raz w spowiedzi? Nie pamiętam, ale wiem, że jak jestem na wakacjach, w czasach, to zawsze jestem w tym samym miejscu i tam jest niedaleko kościół i tak sobie zawsze myślę, że może teraz, może pójdę do spowiedzi. I ona mi to mówi i zaczyna płakać. Myślę, co się dzieje? I w tym momencie słyszę, zegar na wieży kościelnej bije godzinę 20. I wtedy przypomniało mi się, że ten ksiądz miał wrócić o godzinie 20, bo nas wcześniej zostawił i już się pożegnaliśmy. Nie spodziewał się, że będziemy tak długo siedzieć. Ja sobie myślę, no to się zaczyna składać coś. Mówię, to on pewnie już wrócił. Mówię, to Pani, może to jest ten moment, może to jest teraz. Ona tak patrzy na mnie załzawiona, mówi, ja nie mówię, że nie. Ja tylko ja się nie umiem spowiadać. Mówię, proszę Pani, ten ksiądz jest najłagodniejszy w całej diecezji. On Pani krzywdy nie zrobi. On jest dla Pani skrojony. On Panią poprowadzi. No to dobrze. No, więc wyszedłem, on rzeczywiście wrócił. Mówi, ta Pani się chciała wyspowiadać. No i wziął stół, poszedł. A ja wracałem, tym razem, znaczy już pożegnaliśmy się naprawdę i wracałem do domu, płacząc, przyznam, ze szczęścia. I krótko, 2 dni chyba później, ona przysłała mi e-maila o treści mniej więcej takiej, że następnego dnia koleżanki w pracy pytały mnie, zauważyły we mnie zmiany i pytały o przyczynę. I ja, żeby być całkiem szczera, musiałam powiedzieć, że jest to skutek spowiedzi. I ja później sobie tak zacząłem to analizować, no jakimi drogami Bóg działa, nie? Że człowiek chce, nie wiem, ma swój scenariusz i chce Panu Bogu coś wcisnąć, żeby On zmienił sytuację, bo zwykle mamy postawę roszczeniową, żeby On zrobił to lub to. Tymczasem On nie chce zmieniać sytuacji, tylko chce zmienić mnie. A ja zmieniony zmieniam sytuację. I jeszcze to jest Jego strategia. On nie realizuje naszych scenariuszy. Nie wiem jak Wy, ale ja się już tego nauczyłem, że kiedy ja sobie coś zaplanuję, że będzie coś tam lub tam, na przykład pójdę do sanktuarium jakiegoś pielgrzymkowego i tam doznam jakiegoś, nie wiem, przeżycia duchowego, to guzik, no nie będzie żadnego przeżycia. Bo Pan Bóg nie realizuje moich scenariuszy. Będzie inne, lepsze, gdzie indziej. Czasami zupełnie w nieoczekiwanym miejscu. To tak było 1,5 roku temu, kiedy ja bardzo sobie cenię, w tej chwili działam w szkole na ewangelizacji, a wtedy zaprosili mnie do Cieszyna, tam taka znakomita szkoła i ja wiele z tym kursem, w którym miałem być w ekipie, wiązałem nadziei jakichś takich właśnie duchowych. A przede wszystkim odczuwałem zmęczenie. Bo to było bardzo wyczerpujące od rana do wieczora na obrotach pełnych do późnej nocy i potem od wczesnego rana, a ja bardzo nie lubię nie spać, więc byłem po prostu byłem zmęczony. I owszem, było to dla mnie ważne i jakoś tam pouczające, ale inaczej to sobie wyobrażałem. I potem jechałem do domu. Pamiętam takie popołudnie piękne, niedzielne słońce świeciło i wtedy w samochodzie na mnie spadło coś takiego, że
No zacząłem prawie beczeć. No przepraszam, ale tak było. No i z radości. I ta radość, tak jakby mi Pan Jezus, nie wiem, dziękował, że uczestniczę, że realizuję Jego najgłębsze pragnienie. Bo On najbardziej pragnie, żebyśmy czynili uczniów. Żebyśmy przysparzali tych, którzy dostępują zbawienia. Żebyśmy byli Jego głosem i Jego rękami. I ja wtedy odczułem to bardzo mocno. I co dla mnie było zaskakujące, to trwało. Żeby tydzień. Ale nie, to było i drugi tydzień, i trzeci, i miesiąc, i drugi. Nie myślałem, że coś takiego jest możliwe. To był prezent dużo większy, niż mógłbym się spodziewać. I wtedy też uświadomiłem sobie, że być może w tym jest przyczyna, dla której ja przez wiele lat, bo ja już w Odnowie w Duchu Świętym byłem od początku lat 80., więc troszkę czasu. I doświadczałem nieraz również we wspólnotach, w których jakoś tam uczestniczyłem, w pewnej takiej inercji czasami, takiego jakby zmęczenia. I teraz sobie to uświadamiam coraz mocniej, że to dlatego, że myśmy nie szli i nie głosiliśmy Chrystusa. Myśmy czekali, aż podlezie nam coś, to ewentualnie zewangelizujemy. A świat czeka na Chrystusa, chce Go słyszeć, rozpaczliwie chce. I teraz jest tak, że, no nie wiem, jadę autem i dziewczyna zatrzymuje z napisem Rybnik, ja w Rybniku mieszkam. No to zatrzymałem się. No to jedziemy. Miałem pokusę gadać o byle czym, bo jakoś mi głupio było zagadać. Ale sobie myślę, no może mi, Panie Jezu, dajesz okazję, żeby mówić o rzeczach istotnych. No i zacząłem, coś tam zagaiłem, żeby jakoś to sens miało i potem wszedłem na tematy istotne i dziewczyna zaczyna płakać od razu. A dlaczego? No bo ona mówi, że to jest, ona przeżywa w tej chwili najgorszy czas swojego życia i czuje się, jakby ktoś jej rękę podał. I nie chodziło o człowieka. Albo człowiek, którego spotykam gdzieś na parkingu, który chciał mnie wziąć na tak zwanego uczciwego i mówi, co ja pana będę oszukiwał, chcę na piwo. Ja sobie myślę, no uczciwość za uczciwość. Ja mówię, no wie pan, ja mam pieniądze, ale nie dam, bo jestem w krucjacie wyzwolenia człowieka i w związku z tym zadeklarowałem się, że nie będę wydawał pieniędzy na alkohol, nie będę kupował, nie będę częstował i oczywiście nie będę pił, właśnie ze względu na tych, którzy nadużywają alkoholu. A on wtedy mówi, a to rozumiem. I tym mnie kupił. Muszę powiedzieć, niech pan zaczeka. I on już odchodził. Więc zaistniała sytuacja rzeczywiście takiej pewnej szczerości i ja mówię, zacząłem z nim rozmawiać. I on, takie tam różne. Ja pamiętam, że wtedy w tle zacząłem się modlić. Znaczy gadam z nim i takie akty strzeliste zupełnie w tle. Kiedyś nie myślałem, że to w ogóle jest modlitwa. Nie myślałem, że tak się można modlić. A teraz jestem pewien, że właśnie tego Bóg chce. To jest ta nieustanna modlitwa. On mówi, a ja słucham go, jednocześnie modlę się, bo nie wiedziałem, co dalej. Widzę, że to się jakby krok po kroku, że to Bóg do mnie mówi, tam się okolicznościami. Ale co dalej? No i nagle pojawił mi się w głowie fragment Pisma Świętego, bo Pismo Święte jest kolejnym ważnym elementem, przez który Bóg do nas mówi. To chodziło o to z listu świętego Jakuba. Jakiż z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im,
Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie dosyta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Wtedy to dość mocno zobaczyłem w głowie i no i już wiedziałem, co dalej. Mówiłem, że jest pan głodny? No, to dobra, to wracamy się, bo ja akurat wtedy wyszedłem ze sklepu, więc wróciliśmy do tego sklepu i ja autentycznie wtedy mnie ogarnęła taka radość, że temu człowiekowi no, mogę naładować ile wlazło tam. On z coraz większymi oczami mówi, a to jeszcze mogę, a jeszcze to. No ja ładowałem, potem wyszliśmy no, z takimi wielkimi torbami i ja dalej sobie myślę, no ale co teraz? A gdzie pan mieszka? No tam gdzieś, znaczy mieszka, no on tam przemieszkiwał. Taki bezdomny trochę, no. To go tam podwiozłem i potem wyszliśmy na ulicę i wtedy jakby kolejny krok. Czuję, że powinienem się z nim pomodlić i mówię, mogę się za pana pomodlić? No tak. A to się pomodlił, położyłem rękę na jego ramieniu i mówię, a chce pan oddać życie panu Jezusowi? Bo wtedy sobie uświadomiłem, że co ja mogę? Całe to moje gadanie, czy cokolwiek, te wszystkie zakupy, to jest warte. Ale to był wstęp, to bez tego nie można było, bo tu Jakub to mówi, nie? Jaki z tego pożytek? Możesz mu gadać dużo, ale jak mu nie dasz tych rzeczy podstawowych, to nie przejdziesz do właściwych. A tu już to się stało. Wtedy sobie uświadomiłem, że kolejność została zachowana. Ale jakby nie jest poza mnie. I, no i wtedy, no to chce pan oddać Jezusowi, no chce. No to powtarzał za mną i pod no, łzy w oczach miał. Potem rzuciliśmy sobie w ramiona i on potem powiedział rzecz bardzo dla mnie, która utkwiła mi bardzo mocno w głowie. Powiedział, ja ci bardzo dziękuję, ale nawet nie za to, co mi kupiłeś, tylko za tą modlitwę. No i to kolejny przyczynek do tego, że zobaczyłem, jak bardzo ludzie potrzebują tego właśnie. Oczywiście, że zanim to dostaną, to czasem trzeba im zapewnić jeszcze te inne sprawy, ale to Bóg też mówi i On to prowadzi. Zupełnie jak krok po kroku i to jest właśnie, to jest kolejne kryterium. Jeśli to jest zgodne z Pismem Świętym, to na pewno jest to dobre. I jeśli Bóg to mówi przez Pismo Święte w kontekście pewnych okoliczności, to na pewno jest dobre. No i trzeba się wreszcie też, jeśli my chcemy, żeby nas rzeczywiście, żebyśmy byli prowadzeni przez Boga, który do nas mówi, czasami przez rzeczy, które nam się wydają głupie, bezsensowne. Jeśli my chcemy mieć odwagę, żeby się wygłupić dla Niego, no to musimy się modlić. A modlitwa to jest odnawiajcie się duchem w waszym myśleniu. Jak sobie odnawiać? Inaczej będziemy mieli starego ducha. Będziemy jak auto z zepsutym systemem kierowniczym. Chcemy codziennie rano jechać tym autem. Jeśli nie modlimy się, to wtedy to też się sypie i sygnały, jakie otrzymujemy od Boga, bo stale je otrzymujemy, przestajemy należycie przetwarzać i źle je interpretujemy. Dlatego właśnie bo sygnał od Boga jest dla człowieka, który się nie modli, jest nieczytelny albo bardzo słaby i jedynie sporadycznie jest w stanie należycie go odczytać, ale to i tak jest szarpanina, to nie jest jakiś stały kierunek w określonym, w jakiś sensowny, w taki, który prowadzi we właściwym kierunku. Już kończę. Jeszcze jest taki element istotny, no po prostu zdrowy rozsądek. To Bóg dał nam też rozum i prowadzi nas przez to, co my sami rozumiemy, a przez to, co po prostu dla nas jest, wydaje się oczywiste, co również jest potwierdzone przez słowo naszych przyjaciół, ludzi, z którymi mamy, do których mamy zaufanie, no, kierowników duchowych,
to wszystko składa się na głos Boga do nas. Najlepiej, jeśli te wszystkie elementy są razem zebrane, to kiedy są ważne decyzje, to wszystko to trzeba wziąć pod uwagę. Tak jeszcze w kontekście tego, to przypomina mi się taka anegdota, ale co prawda zdarzyło się to, to chodziło o księdza takiego, Ślązok się nazywał, mówili Hanec, taka legenda diecezji, już nie żyje dość dawno. On był proboszczem tam pod Ustronią kiedyś, ale przed śmiercią jakiś czas amputowano mu nogę, no chyba tu gdzieś leżał. I potem księża koledzy go odwiedzili i on, to wielki kawalarz był taki, on tak leży, oni tak nad nim stoją, a on mówi: Josie, Matce Boskiej oddał cały, a ona mnie po kolsku bierze. I to myślę, że to oczywiście on się zżartował, ale my czasem po kąsku Bogu siebie wydzielamy. Nie jest to na całego. To, i w efekcie też mamy po kąsku to nasze życie się tak toczy do przodu i zakładamy plan minimum, że może jakiś przez ten czyściec się przesmyczymy. To nie o to chodzi. Nie? Musimy być na 100%. Chrystus nas chce na 100%, żebyśmy na 100% również realizowali Jego wolę i to się okaże, że to jest 100% szczęścia. Dziękuję bardzo.